Płakać i płacić, a mam niecałe 2,5. Jak może być lekko, jak jest wszystko w górę idzie? Wszystko, no bo prąd ma iść w górę, woda, gaz, co państwo zrobią? Co państwo zrobią? A co zrobię? Płakać i płacić. Ile pani ma tej emerytury? Poniżej dwóch, powyżej około, ile tej emerytury pani? A mam niecałe 2,5. Da się żyć za 2,5 przy tych czasach? Sama pani jeszcze? Sama jestem. Da się za to wyżyć? Muszę. Nie ma wyjścia pani. Da się oszczędzać na czymś jeszcze? Chyba nie. Tak, no zaoszczędzę, nie wiem na czym. A pani zaoszczędzi na czymś? Da się na zaoszczędzić? No na czym się można zaoszczędzić, jak wszystko jest drogie, wszystko trzeba kupić. To jest teraz ciężko. To tylko tyle, że czasami ciucha się mnie kupi, się odmówi, ale tak to... A tak to... Czy jakiś ciuchola, coś takiego, tak? Nie chodzę do żadnego... To ja nie chodzę, bo ja nie lubię tam. Ja takie ciuchy, jak są w ciucholantach, to ja mam w domu. To ja mam w domu. No oczywiście. Teraz tak. No idę na targ, jak jest coś tańsze, to kupuję i tak dalej, no. 13-14 pomaga coś, czy za słabo to jest? No. Jak pomóc emerytom jeszcze, no? No pewnie, że pomaga, tylko że to nie jest za duże finanse są, no. Wolałaby pani co miesiąc jakiś dodatek? No oczywiście. Mniejszy, no powiedzmy 300-400 co miesiąc? No oczywiście. Tak, bo tak jednorazowo, to co pani kupi? No jednorazowo. A co pani przeznaczyła 13? Pani to pani? To znaczy się, no po prostu sobie wymieniłam wreszcie meble, bo przecież miałam już takie stare, to sobie kupiłam. Finansowo, czy wystarczy na wszystko i tak dalej? Co? Jak się żyje emerytom finansowo? O, bardzo źle. I te emerytury pana, jak to wygląda? No, bo mnie okradły i tego. Kto pana okradł? No jak to kto? Złodzieje te, co rządzą teraz. Czy pan? No, znaczy się... Oki pan mówił, Mafia Solidarność, która się nazywa. Ile te emerytury? Poniżej dwóch, powyżej, ile te emerytury? No, trochę powyżej. Da się za to wyżyć, za te 2000? Nie za bardzo. Jedna emerytura pana, czy dwie w domu? No dwie. Jakby pan był sam? To ciężko by było? O, no. Żeby pan za same, by pan był na emeryturę? Nie dałbym rady sam. Na co najwięcej idzie dla pana? Czynsz, rachunki, leki, na co? No, no na leki najwięcej. Miałby darmo, są sąda internetowa, czy wystarczy na wszystko przy drożyźnie? Jak to wygląda? Nie, brakuje bardzo jeszcze jakiś. Jak pani sobie radzi teraz? No ciężko. Jak to wygląda? Co najbardziej zdrożało? Ile zostaje? Ile emerytury? Oj, emerytury jest za mało. Ile tej emerytury? Około? Około 2000. Ile? Ile lat pracy? 30 lat. Malutko, przydałoby się więcej za tyle lat. No i co już mogły. Wolały państwa emeryturę większą zamiast tych 13? Wolałabym większą. O ile? Co miesiąc? Ile tak, żeby godnie żyć teraz? Co ile musiałoby się zwiększyć? Te 1000 zł. 1000 zł co miesiąc i pani spokojnie żyje wtedy. Dołoży i żyje. Opłacę mieszkanie, leki. Ile czynsz? 600 zł. 600 zł czynsz. No to już pani 1/4 idzie na czynsz. Światło, gaz. Światło ile rachunki, mniej więcej wszystkie? 800, 110. Rachunki 800? Nie, wszystkie rachunki to jest 250. Nie, 800, 250, bo ja jestem sama. No to już prawie połowy nie ma. No nie ma. Gdzie jedzenie, gdzie leki, gdzie lekarz? Ale 1000. A leki darmowe są? Nie ma. Miało być darmowe leki. Nie ma. Czy warzywa zdrożały teraz? Cebula 6 zł podobno, warzywa ten, pomidor 20. No cóż zrobimy na to, nie poradzimy.